Cześć, witam w Felsbrunie. W dzisiejszym odcinku walczymy z tworzeniem pól. Dwóch ostatnich na serii. Tak, to już ten moment przyszedł, że tworzę dwa ostatnie pola na serii. No to jak ten czas zapierdziela, nie? Znaczy... W teorii zapierdziela, no bo... No w sumie w praktyce też. Bo minęło w sumie 3 lata i 1 miesiąc. Bo w maju, 31 maja, no właśnie, tak, dokładnie, 1 maja był pierwszy odcinek z Facebooka. W 2020 roku, a mamy 2023, no to... To troszkę zeszło. Więc wreszcie nastąpił czas, że tworzę dwa ostatnie pola, czyli pole numer 6 i 16. Na 16 stoi Klas, a tutaj będzie sobie Fend walczył. Mówię, czemu mówię walczył? No bo ja tutaj nie będę robił. Może na trochę za ostro tutaj zrobiłem. Tutaj trochę za niskim terenem się opuścił, ale już nie chciałbym się bawić z tym terenem tu w podnoszenie, więc zostawię go tak już do końca gry. Ktoś jak będzie chciał, to może sobie go poprawić, a jak nie, to nie. Bo save raczej wydam. Jak ktoś będzie chciał. Ktoś będzie chciał, to wydam go. I tyle. Tylko że do tego save'a bym musiał dodać jeszcze mody. Ze 3. Czyli na pewno oborę bym musiał wrzucić. Co bym musiał. Na pewno bym musiał wrzucić oborę. Mikser i silosy. No silos na kieszonkę akurat jest oryginalny, ale. Silosy zbożowe. Dobra, ja już tutaj nie będę się bawił z tą szóstką. Tylko zrobię obrys koledze pola. I ustawię tu kurtplejka. Tylko jeszcze sobie ładnie objadę sub dookoła. I mu tam jakoś ten kurs postaram się zrobić. Tylko myślę, jak to zrobić. A dobra, już wiem, jak to zrobię. Czy może nawet trochę przyblisko tych drzew przejechałem w jednym miejscu. Ale dobra. Widzicie, że już na tym terenie aż tak nie żduję. Więc już go zostawiłem. Takim trochę większym stanie go zostawiłem ten teren. I sobie też zrobię na prosto. Żeby mieć jakieś kąty proste tego pola. Mógłbym aż tak bardzo pod to drzewo tam podjechać, ale to już potem. Potem już by nie było co. Tutaj też mógłbym lekko bliżej tych skał przejechać, ale nie chciałem, bo... Nie chciałem po prostu i tyle. No taki kształt pola, więc nawet dosyć się powiększy. I teraz najgorsza robota, czyli oborać ten sup. Tak w miarę, żeby jakie będą jeździć cosplaye. Coś tylko dwa sezony będą. Żeby się nie zabiły ten sól. Więc takie dosyć duże kółko. No i dobra. I ja stwierdziłem sobie, że... Że muszę jednak ten kawałek tutaj pola zrobić. Pod cosplaya. Ten trójkąt po lewej dokładnie. Znaczy trójkąt prostokąt. Muszę go wyrobić tym pługiem. Czyli zrobić na szybko kurs. I będzie wszystko git. I wtedy się przesiadam do klasa i będę walczył z polem numer 16. Bo 16 jest ciekawsze do roboty. A szóstkę wam pokażę na albo na żniwach. No szóstkę wam pokażę albo na żniwach, albo na ziełach. Albo w kolejnym odcinku, bo w kolejnym odcinku będę chyba gnojowy zewlewał, bo mam 800 tysięcy litrów. I myślę, że pole numer tutaj 6 by akurat pasowało pod gnojowicę. Bo tu będzie soja siana, więc myślę, że idealnie by pasowało pod gnojowicę. Kto się ze mną zgadza? Myślę, że wszyscy. No ja muszę szybko tylko to zrobić. I potem ustawię cosplaya, no bo tutaj nie chciałem jechać naokoło.
żeby on się ten słup nie zabił. W sensie mógłbym go nagrać teraz już po tym pierwszym kółku, od razu nagrać ten kurs i potem najwyżej sobie pędzlem kółko namalować, ale co jest zrobione od razu, to to jest zrobione. A wiadomo, że to jest lekko mniejszy kurs. Zawsze te parę punktów mniej. Będzie miał kolegę do zrobienia, więc... No i to jest oczywiście piątek w czerwcu już. 2 czerwca. Nie wiem, jak to wypada. Bo 4 jest w niedzielę. No, ty dobrze powiedziałeś 2 czerwca. A, widzi to. W piątek 2 czerwca widzimy się... No, ten odcinek będzie po prostu i ty. A ja wam zapowiedziałem, że jeszcze w czerwcu skończę tą serię, więc... Ja ją w czerwcu skończę, nie bójta się. Nie będę przeciągał bardzo długo tej serii. No bo już nie mam co robić, widzicie, już tworzę 2 ostatnie pola. Teraz zrobimy sobie takie ostatnie żniwa. Znaczy ostatnie żniwa. No teraz zrobimy sobie taki ostatni normalny sezon. Czyli gdzie wszystko jest posiane różnymi uprawami, a potem na ostatni sezon, wiadomo, wleci gno... Okej. Nie wiem, tam coś się z terenem stało. Muszę to od razu poprawić, bo ja później zapomnę. I przydałoby się to... zrobić, dobra. Od razu, póki jeszcze pamiętam ten teren. Mocno... Gdzie to było? Gdzieś tutaj to było. Bo jak się trochę z terenu bawię, no to już po prostu zapomniałem to wygładzić tutaj do końca. No bo to na szybko było w sumie ten teren robiony. Ogólnie te 2 pola dosyć szybko zrobiłem, bo zrobiłem to w jakieś... z przewinięciem czasu, bo miałem... jak chodziłem, miałem wczesną zimę, pierwszego dnia zimy byłem, o. Dokładnie powiem tak, że byłem pierwszego dnia zimy. Byłem pierwszego dnia zimy i przewinięcie mi zajęło około 15 minut, no bo wiadomo, trzeba było zwierzęta nakarmić. No i przewinąć całą zimę. Akurat żarcie miałem na miejscu, bo tylko podjeżdżałem z belką i się karmiło. Trawę całą wykarmiłem, więc już trawy nie posiadam, na szczęście. Teraz tylko TMR będę mieszał. I krów mam 81, ale to wam zaraz pokażę. Tylko puszczę tutaj kurs Peja już. Będzie luk z torpeda. No tu, tutaj sobie nakładkę na pół przejazdu zrobię, ale... Ale o to chodzi. Że, o to chodziło, żebym pierwszy obrys ja zrobił. No bo wtedy jest po prostu łatwiej kursplaya ustawić na drugie kół, na późniejszy czas. No robię też takie proste kąty na tym polu, żeby kursplaya dużo łatwiej ogarnąć. Głównie pod kursplaya. No bo ja zawsze kursplaya używam, więc... Zrobię sobie z zakładem. Tutaj zrobię sobie tak... O! Czy nie mogę trochę opuścić ten... Półgłębosz, można powiedzieć. No i dobra, teraz tu i login. Tutaj niestety sobie zakład muszę zrobić. Dobra i... Generuj kurs, obecny kurs, kółka zrobimy sobie 3. Na razie takie nie są gładko, bo wszystkie są na gładko zrobione, więc szerokość na 6 metrów. I przeszkód omijania nie ma, więc może sobie tutaj kolego działać. Tutaj cały odcinek będzie prawdopodobnie jeździł. O, nawet godzinę będzie jeździł, więc nawet ponad odcinkiem. A ja pokażę wam tak, o. Krów 81, wszystkie rzetki. Żadnego byka nie ma, wszystkie byki posprzedawane.
Więc dosyć fajnie się urodziło od tej zimy, bo miałem do klasy iść. Ale to nie chodzi o to, że gdzie miałem iść, tylko. Bo miałem 68 krów, jak pamiętacie. Na jesieni nie miałem 68 krów, a teraz mam 81, więc dosyć się ich tam urodziło. A to pole dzisiaj tworzyłem, jak oglądałem sobie live'a wujka Bohuna. W sensie wujek Bohun sobie tam w tle leciał, ja sobie tylko słuchałem, bo nie oglądałem. Dzisiaj, czyli w sobotę, 27 maja, jak testował odcinek 110 z ATS-a, jak testował nowe Volvo VNL. Jakby kogoś tak bardzo interesowało, co za live'a oglądałem. I z czego, może bardziej z czego. No, pole 16 wreszcie jest moje. Długo czekałem na te pole, ale się wreszcie udało. Dlatego nie chciałem w tym sezonie, teoretycznie mógłbym już w tym sezonie zakończyć serię. Zrobić to ostatnie pole, tak jak teraz robię. Zrobić ostatnie pole. No i mógłbym to po prostu zasiać i zebrać i powiedzieć, że jest koniec serii, tak? Oj, tu może być ta góra trochę zabójcza w sumie. Ale zobaczymy, jak to będzie. Nie powinno być w sumie tragedii, aż takiej dużej. Tutaj sobie zrobiłem wjazd na pole, ale muszę go domalować do końca. Oj, teraz nie pamiętam, jak ja tu chciałem zrobić z tą górą. Miałem tutaj chyba przed tą górką skręcić. Tak, żeby A nie, ta góra jest dosyć wypłaszczona. Więc ja ją dosyć tutaj widzę, że spłaszcz. A, tak miało być, dobra. Już pamiętam. Że dotąd miało być. Oczywiście. Kąt prosty musi być. Wszystko z myślą o cosplayu zawsze robione. Bo nie na kątach prostych najlepiej się zachowują. No i dobra, i pole w sumie jest obrysowane prawie, że. Dobra, ten już tam jedno kółko zrobił, więc fajnie, fajnie. Zostanie mi tylko tu jeszcze dorysować, ale to się później zajmę. I chyba pierwsze tutaj było, albo zrobię pierwsze kółko, żeby. W sumie właśnie nie wiem, czy robić pierwsze kółko, czy tutaj już robić. Zobaczę w sumie. Tutaj, że w razie czego, jak się kombajn będzie sypał, w sensie, no, jak się kombajn będzie sypał, że jak ciągnik będzie jechał, to żeby nie przyzwonił w te słupy. Czy pewnie i tak przyzwoni, ale staram się uniknąć jak najbardziej takiej rzeczy. No, ale tam pionowo w tym jednym miejscu, no ale. Ale już nie będę tego poprawiał, bo nawet chyba się nie da zbytnio. Więc tak musi być. I tutaj od torów. W teorii mogłem to zostawić, ale. Ale przejadę troszeczkę jeszcze. Żeby nie było. Tradycji musi stać się zadość. Więc puszczę sobie go chociaż na pół tego. Chociaż na pół tego. Na pół pługa, bo to jest kategorii pługi, więc. Więc powiedziałem pług. No i fajnie sobie tam ładnie działa, drogie kółko robi, więc. To tam dołek jakiś był. Tego pola nie będę poprawił, no bo pole jest dobrze zrobione. No bo to jest oryginalne pole, więc. Teren ma dobry. O, tu może być trochę ciężko w tych dwóch miejscach. Zobaczymy. W sumie te trzy słupki mogą być takie. Lepsze bliskawe. Ale zobaczymy, jak kombajn nie zaryje z headerem na pracowniku, to nie będę tego poprawiał. A jak zaryje, to po prostu domaluje się tam trochę trawy i tyle. No to nie będzie idealnie prosta linia, ale będzie takie wybrzuszenie na te trzy słupy. Ogólnie powinien chyba przejść.
Nie wiem, zobacz. Czas pokaże. W sumie ten punkt jest taki trochę weryfikatorem terenu, no bo ja ma 11 metrów, a header ma 13, więc jak już 11 metrów robi przerywkę, no to wiadomo, że 13 metrów jadąc też będzie robić, więc... Dobra, to trzeba trochę szybciej zrobić ten kąt prosty. Trzeba wyrównać, bo kuspy nieraz to takie gówno potrafi się zrobić, że wyczaj, że to nie jest kąt prosty. A ja dalej widzę, że tego gówna nie znałem. Więc no, okej. A jak malowałem, to pamiętałem o tym, ale jednak... Tego drugiego nie będę usuwał, bo to nie będzie przeszkadzać. A dobra, tu nie robię kąta prostego. Tu zrobię tak, o. No i tak musi być, po prostu. Więcej już nie będę czytał z tym polem. Jadę na tamtą część do tyłu, bo tam będzie dużo ciekawiej się robić niż tutaj. No tutaj też jest fajnie, ale... Ale wiadomo, to dopiero później będę robił. I teraz ta. Gdyby był kąt prosty, dobra, no to zrobię tak, a tu się domaluję trawę trochę, bo nie wiedziałem, jak to wyjdzie. No i... Dobra, i tak w sumie zostawię. I tutaj domaluję tylko trawę na koniec. I będzie Lux Torpedo zrobione. A jak grzeje, można powiedzieć, drugie kółko. Ile mam minut, tak z ciekawości? 17. No to jeszcze tak z 15 minut sobie potworzyłem pola. No wiadomo, że Fend będzie sobie tam jeździć dłużej. Ja już dzisiaj nic nie będę raczej nagrywał. No a tego fleta na zasadzie to albo w tygodniu ogarnę, jak się uda. A jak się nie uda, no to... Znaczy, no wolałbym dzisiaj, ale zobaczymy, która będzie godzina. Jeśli będzie godzina na przykład 24, to w sumie mogę iść jeszcze na godzinę, tak? Zależy jak ten feltrum długo mi zejdzie tutaj ogarnięcie. Bo tam psało niby 56 minut, jak zaczynałem odcinek. I że on tam będzie tworzył jeszcze. A ja chciałbym to od razu na raz stworzyć te pola dwa. Co prawda ten jest szerszy o 5 metrów, że więc tutaj też szybciej idzie na tym polu. No ale to jest to, że tu jest niby szerszy 5 metrów, ale znowu jest szerzej, jest więcej do tworzenia, tak? Więc w sumie to na jedno wyjdzie. No i dobra, trzeba zrobić tak. I przejadę w sumie ten przejazd. Ten na pół GPS-a, co mam. A zacznę tworzyć od torów. Chociaż w sumie nie wiem, jak ten GPS wyjdzie teraz. Tak się licho rysuje. Licho, licho. Muszę jechać przynajmniej kołem po płaskim. O, jak jadę kołami po płaskim, to wtedy to dobrze idzie. Dobra, dobra. Cyk. Poprzecznik zrobiony, więc elegancko teraz będzie tutaj szło. Tutaj sobie, jak tak patrzę, to tą górę mogę trochę dłużej przytrzymać scrollem, 5 minut. No ale tak zbytnio nie miałem czasu. No to kurde wszystko, że na tą działkę pojechałem. Gdybym jechał na tą działkę, to już bym miał wszystko ogarnięte. Bym miał ogarniętego Fleta i Felsbruna. Teraz bym na pewno Fleta nagrywał sobie, a nie Felsbruna. No i dobra. O to mi chodziło, żeby GPS był ustawiony. I teraz miał pójść
tego mojego magicznego pługa. A, i on teraz pod kamień dopiero będzie jechał. Więc, okej. Okay. Zaraz sobie światło zgaszę w pokoju, żeby nie było. 20 minuta, no więc myślę, że to sobie wyoram i skończę odcinek. Bo tutaj ten teren od 16 tam będę też orał, wiadomo, ale... Ale to już jest inna w sumie bajka. I teraz pytanie, czy warto było jechać na te pługa? Czy to było kompletnie bez sensu? No niby to było bez sensu z tego co widzę. Dobra, zrobię sobie tak. I zrobię sobie tak. No i tutaj już jestem połączony z tym. I o to mi chodzi. A tutaj będę sobie kombinował później. Teraz najważniejsze jest tylko GPS-a złapać i jechać. No GPS jest ustawiony, ale chodzi o to, żeby kliknąć GPS-a sobie. I tutaj sobie go kliknę. No wiedziałem, że w tym miejscu kliknę, żeby go tak zbytnio nie wyrwało. No jest godzina 22.21, więc... 22 w sumie. Więc fajna godzina. No a będzie flet nagrywany pewnie o pierwszej w nocy. No i zobaczymy, no po flecie już będę chyba szedł spać, no bo już nic nie będę ogarniał na kompie. Ani montażu filmów, ani nagrywania. Znaczy no w sumie nagrywania to głównie. Już teoretycznie po flecie, zależy która godzina będzie. Jeśli by była 12, a to się nie uda, bo ja tu przecież jeszcze około godziny będę siedział tutaj na Facebooku. To będzie 23.30. Zanim nagram fleta, to też zejdzie około godziny, zejdzie w pół do pierwszej, no to nie, no co. Po flecie już na pewno będę schodził z kompa. Fleta nagram i będę schodził z kompa na pewno. To nie ma dwóch zdań. No ja i wtedy... Zobaczę, jak mi się będzie chciało spać, no to... Jak mi się będzie chciało spać, no to... To pójdę spać po prostu, jak nie, no to jeszcze sobie na telefonie pogram. Przez parę minut. No chyba, że mnie przymurzy. Jak to się mówi? Przyrzuci do spania. Nie, że takie słowo trochę dziwne. Trochę może mało pasujące do tego, ale... Ale wiadomo. Jak się zmęczę... Jak się zmęczę, no. Jak mi się bardzo mocno zachce spać, to... Ja już nie raz w sumie przed telefonem zasypiałem. Czy to grając grę, czy oglądając YouTube'a. Po prostu tak się robi łeb ciężki i to już nie ma siły wtedy na to. Jak nie zdążysz wyłączyć telefonu, to wtedy graje i graje. Jak się przebudzi tak potem po półtorej godziny, czasami nawet i po dłuższym okresie, patrzysz, a tu telefon graje, nie? I patrzysz na zegarek, jak tam 3.30. O, jest. Ale dobra, no to... Nieraz już tak miałem. Więc mówię ze swojego doświadczenia, jak to u mnie wygląda. No i cała mapa wykupiona. Znaczy, no oczywiście tych gór nie kupuję, no bo po co? Ale chodzi, że wszystkie pola mam wykupione. Maszyny też. Więc w sumie nic więcej już bym nie... W sumie mógłbym jeszcze gazownię kupić. Z której nigdy nie korzystałem. Nikt na dobrą sprawę. Bo ani raz na gazownię na tej serii nie wiem. W sumie jakoś to tak bokiem przeszło mi ten temat gazowni. O, dzisiaj 170 tysięcy litrów mleka. 800 gnojowicy. Gnojowicy już miałem 6 dnia zimy pełną. Więc ile będę miał tych gnojowicy, to wyleję na 6 i jak nie starczy, jak starczy, no to... No to starczy, ale powinno starczyć raczej. Dlatego robię z tworzenia pola 16 odcinek, a z gnojowicy sobie zrobię na 6, tak? Bo 6 to widzicie, ja tylko obrysowałem i spieprzyłem sam, więc całego pola w pełnej gotowości wam nie pokazałem.
Kurde, no ciężko tutaj się zmieścić. To jest na szerokość ciągnika i żeby po prostu... A dobra, teraz już szerzej. To teraz już będzie łatwiej. O, tak jak teraz tutaj jest, oto teren. Czyli w sumie jakbym nie przejechał tego pół przejazdu, to bym się musiał wrócić, więc nawet w sumie dobrze zrobiłem, że przejechałem te pół przejazdu. No a to do skosa jakoś tutaj zrobię szybko. Jeszcze sobie przy 16 tutaj pojeżdżę. Nie wiem jeszcze jak. Może od tego dołu sobie pojeżdżę, no bo tutaj od 16 jest długa prosta, to nudno będzie. A tam będzie ta wieża, trzeba będzie obrobić, więc to będzie, myślę, że ciekawszy teren. I w sumie ta pszenica i tak idzie na zlikwidowanie, więc nie muszę nawet pługa podnosić tutaj. Tylko mogę sobie w niej nawrócić. Bo to tak jest moje i tak to będzie przesiewane za chwilę i tak. Oczywiście jeszcze gleby będą się zbadać przed Trniowicą. Ale ja sobie to zbadam na spokojnie. Kolejny odcinek i tak będę pewnie jutro nagrywał. A jak nie jutro, no to jakoś w tygodniu się ogarnie. Nawet sobie nie wiem kiedy, ale... Oj, ogarnąć odcinek z Facebooka to nie jest najmniejszy, to jest najmniejszy problem. Teraz jak się ma się save'a przygotowanego, to... Co to? Trniowica to raz, dwa pójdzie. Siebie może bym odpuścił. Może bym odpuścił siebie tych nowych pól na odcinku. Albo dokleił do Gnojowicy po prostu. Znaczy ja bym zrobił głosowy Gnojowicę i wtedy jeszcze do tego dokleił sobie ten nasz siebie tych dwóch pól, ale to tyle zajdzie około godziny siebie, jak nic. No nie wiem, muszę pomyśleć jak to zrobić. Ewentualnie się wyodpuścić. I pokazać żniwa. Ale znowu jak pokażę żniwa, to wtedy ostatnie siewy będą na wiosnę kolejne, więc... Ale te ostatnie siewy na pewno pokażę, bo mam zajebisty plan na te ostatnie siewy. Mam świetny plan na te ostatnie siewy, więc... Oby się udało. I dobra. Pole ogarnięte z tej strony, a z drugiej strony to tam się kiedyś ogarnie. No i dobra, tutaj na razie zostawię, bo tutaj ta 16 jest taka trochę łanięta. Raz trochę więcej było urwane, raz trochę mniej, to tak widać, jak to wygląda. No a mówię, tutaj zaraz sobie ładnie tą wieżę obrobię. A ja przy okazji GPS-a będę ustawionego. O, widzi to. Same korzyści. Nie jadę do końca tym GPS-em, bo po co? Jak zaraz tak będę musiał wracać? Tutaj chyba się siewnik nie zabije o tą górę. I kombajn też liczę, że się nie zabije. Widzę, że nawet spoko ten GPS wyszedł. Z jednej i z drugiej strony. W sumie na tą stronę to nie wiedziałem, jak widzę, ale z tamtej musiałem tak zrobić, no bo tam była ta górka. A tu od razu w sumie do końca przeciągnę tego GPS-a, już nie będę cudował tutaj. No i tutaj zostaną cztery długie przejazdy chyba. Będzie pole po pole stworzone. Więc mówię, zobaczcie ile zostanie po prostu do stworzenia tego pola. Jak zostanie mało. To przedłużę wam te 5 minut odcinka i pokażę wam w pełnej okazałości tą 16. Albo zrobię te siewy tych nowych pól i tyle. Bo wtedy jakbym nie pokazał, w sumie teoretycznie jakbym nie pokazał, no to bym miał dwa razy więcej ogarniania save'a, tak? Wapna w tym roku nie daje na te pole, bo po co?
jak w kolejnym sezonie będę musiał wapnąć wszystkie pola, pod swoje będę wapnął wszystkie pola, żeby na max planie zobaczyć, na maksymalnym, żeby zobaczyć na maksymalnym wydajności, jak ile da się z tych pól wyciągnąć. Tutaj muszę pamiętać o tej trawie. Byleby nie zapomniał o tej trawie. Dobra, 30 minuta, więc... W sumie zobaczę za 5 minut, gdzie będę. Jak będę zawierzą, na pewno za 5 minut będę zawierzą, więc... Myślę, że tu dobre 10 minut odcinka. I bym miał całą już 16 stworzoną. Bo teraz jadę po krótki, to akurat szybko idzie. No niestety muszę podnosić, no bo tu mam tylko na jeden przejazd zrobione. A nie tak jak z tamtej strony na 3. Czy tam dobre 2,5. Bo tu chyba na połówkę jechałem przed chwilą. Tak, to jest połówka, ale dwa całe były zrobione na pewno. Dobra, ten taki żydek na polu może być mały. Teorii mogłem go poprawić, ale nie chcę im się zbytnie. Tego i tak nie będzie widać, i tak. To po prostu tego nie będzie dało się uprawić i tyle. W sumie powinno być 11 metrów na takich pochyłych. Chyba sobie zrobię 11 metrów. Tutaj widać, jak trochę GPS odskoczy. To już nie chcę złapać. Może na 10-9 metrów nawet bym mógł ustawić, żeby ten jeden ząbek szedł sobie w zapasie. Ale dobra, jeden przejazd GPS-a i mam tutaj wyrobione na równo. Ło, pani, GPS nie w tę stronę. Muszę cofnąć kawałek, bo mi się nie wykręcił. No jeszcze Żyda zostawiłem, no tak już bardzo cofałem, a jeszcze Żyda zostawiłem. Ale fajnie się tym klasem robi. No Fend też dobrze idzie. Fendowi też widzę, że dobrze idzie robota. Więc nie ma problemu. Jestem zadowolony z tego odcinka. No i z tego, że mam dwa nowe pola stworzone, tak? Z tego chyba najbardziej. Że dwa nowe pola, w sumie ostatnie. O, patrz, udało się. Myślałem, że zachwacę trochę ten narożnik. Ale jednak się udało. Na szczęście. Dobra, ostatnie cofanie. I kolejny... A nie, kolejny też jeszcze bym się podnieść, bo myślałem, że kolejny przejazd już będę mógł robić do końca pola. Ale widać, że nie będę mógł, bo złapię trawy. Więc ciekawie, ciekawie. Dobra. Okej. Okay. No i dobra, i teraz tutaj te krótkie mam stworzone, zrobione. Jest 34 minuta. I myślę, że... No nie będę tutaj przedłużał tego odcinka, bo ja chcę to wrzucić. Chyba nie będę tego przedłużał, bo tutaj już tylko w sumie to samo jazda w tą z powrotem. Na tych 6 przejazdach, czy tam ilu. Ja tutaj nic ciekawego nowego wam nie pokażę już. Ewentualnie mogę iść do Fenda wam pokazać, ile jest zrobione, bo na mapie to tego tak nie widać. Znaczy, no widać, ile jest zrobione mniej więcej, ale fizycznie na polu to trochę inaczej wygląda.
Dobra, będziemy kończyć ten odcinek, bo zaraz będzie za długi. A jak komuś się będzie chciało oglądać 40 minut, to pozdrawiam. No i... O, stąd mogę mniej więcej pokazać. A nie, tutaj tak nie będzie widać. Bo stworzone jest dotąd. Dotąd jest zaorane. Te tekstury są takie, że tutaj tak niezbytnie widać. Ale tak to mniej więcej widać, ile zaorał od tego momentu. O, tutaj dwa Żydy zrobił, ale dobra, to będą się poprawić. Bo tam było już po prostu zbyt ostro. No, a zostało tutaj mu do roboty jeszcze 34 minuty, więc... No, ale w tym czasie zanim on to założy, to ja to zbadam glebę tutaj, więc... Więc myślę, że tak akurat będzie chyba to zrobione. Dobra, dziękuję za oglądanie, na razie, cześć, papa.